Cześć, witać, to Javi. I Pauli. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam 5 osób, które wygrało konkurs i jedną szczególną osobę, która wygrała najlepszą nagrodę całego konkursu, czyli itemki szamana, które w sumie chyba widzicie na miniaturce. Z góry chcę podziękować wszystkim osobom, które wzięły udział w naszym konkursie. Wszystkie naprawdę prace były prześliczne, widać, każdy się starał, bo niesamowite Wasze rysunki, wow, naprawdę. Zaskoczyło mnie Wasze zaangażowanie i dziękujemy, jak chcecie więcej... My mnie również. No. Jak chcecie więcej takich konkursów na naszym serwerze Discord, to dajcie znać w komentarzach, a my na pewno będziemy je robić. Jeszcze przed powiedzeniem werdyktu konkursu chcemy Was zaprosić właśnie na nasz serwer Discord, na którym jakiś czas temu był giveaway i na nim właśnie będą się pojawiały takie konkursy, wszystkie newsy z naszego kanału oraz wszystko, co będzie nawiązywało z naszym kanałem, po prostu, nie? Czyli takie konkursy i tak dalej, nie? Możecie tam z nami popisać, jest tam fajna, miła atmosfera. Atmosfera. Tak. Okej, okay. A to my jesteśmy na tyle prezentu, więc może powiemy, kto go wygrał jakby, nie? No to zacznijmy od końca. Najpierw 4 osoby, które dostały tytuł. Żeby podnieść, kurde, ten. Tak. Nie. Najpierw powiemy 4 osoby, które dostały tytuł i na końcu powiemy osobę, która wygrała, wiadomo, konkurs. Główna nagroda. Tak, to jest nasz, że wspomnę o tym, bo to jest chyba ważne, nasz pierwszy konkurs taki kiedykolwiek zrobiliśmy w naszym serwerze Discord, więc myślę, że będzie zapamiętany na długo. Okej, okay, no to zacznijmy od początku, a czy od końca w sumie. Piąte miejsce. No to piąte miejsce zajęła oto Michalina, która stworzyła futerko, która naprawdę ładne, narysowała kreatywne myszkę, która ma przedstawiać połączenie wody i ognia. Ogniowodę? Tak, połączenie wody, tak. I ognia, no. Warto też wspomnieć, nie wspomnieliśmy o tym. Czekaj. Tematem konkursu generalnie były własny projekt futerka, który się miał wzorować na kategorii stworzenia mityczne. Tak, dobra, mów dalej. No i według mnie Michalina pokazała bardzo ciekawy styl rysowania. No, naprawdę ciekawy, ładne. Tak jakby kredką, ale to chyba było graficznie robione i to jest naprawdę takie... No wow, robi wrażenie. No, takie, każdy szczegół, że tak to powiem, każda kreska tak naprawdę. No widać ją, no. Jest naprawdę niesamowity rysunek. Plus jeszcze tam na dole ma takie serduszko. Na pośladku? No, fajny szczegół. No fajny szczegół. Też jest fajny taki ognisty. Oczko ma też takie swoje, no, nie soczewkę. To takie normalne. Wąsiki też nawet osobne są, niż no, takie zwyczajne. Takie płonące, no. No i uszy też fajne, takie włosowate, jakby ta woda robi takie fale na nich. Wąsiki jej się zapaliły. No. No i nosek też taki lawowy. No a ten ogon wygląda jak taka wybuchająca lawa do góry. No też, taki ogień, taki pożar. Jak dla mnie. Łapy, takiego wulkanu. Łapki futerka, też takie jakby eksplozje takiego ognia. Fajny, super naprawdę pomysł. Zrobiło dla nas naprawdę duże wrażenie. Naprawdę super, podziwiam. Więc gratulujemy 5. miejsca. Niby zwykły rysunek, ale jednak robi swoje. No, robota jest, bardzo widać duże starania. Dobra, to może przejdźmy do miejsca teraz 4. Miejsce... A jakie ono dostaje tytuł? Tytuł? A tak, bo chyba nie powiedziałem również. Tytuł, wszyscy generalnie, cała piątka dostaje tytuły, ale pierwsze miejsce dostaje również itemki szamana, a czwórka dostaje sam tytuł, który brzmi zwycięska myszka, nie? To są tytuły na naszym serwerze. I one będą permanentnie, czyli na zawsze będą już na profilu. No to czwartym miejscem jest taki diabełek, naprawdę ładny. A czy diabełek, tak właściwie nie było napisane. Powiem czym tak. To jest, ale my patrzymy na to i widzimy, że to jest chyba diabełek, nie? Taki, nazwijmy to diabełkiem, diablikiem, no. Powiem tak, to nie jest może mój styl, taki mroczny i w ogóle, ale... A mój również, a znaczy mój jest właśnie. Jest naprawdę, Dawida jest, ale Avi'ego jest, ale... mój tak nie za bardzo. Chociaż widać, że ktoś się starał, bo... Każda kreska, takie dociągnięcia są, te pazury, zmienione są te łapki, soczewka w ogóle jakaś taka inna. Oj, soczewka jest super. Różki dodane, a te uszka przypominają mi tak jakby skrzydełka. Nie wiem, czy to tak miało wyglądać, fajne takie... ale dla mnie takie skrzydełka jakby. Mi się to kojarzy, jakby miały tam takie, wiesz, takie odblaski, jakby takie gwiazdy tam miały, takie jakby, nie wiem, nazwijmy to kosmosem, coś takiego. Fajne tam naprawdę szczegóły są. Takie odbicia światła.
Jeszcze tam na udzie Tak można. gwiazdka na No, na udzie taki udzie. pseudo pentagram. I to jest fajnie zrobione pod tym względem, że tam jest widać ten cień taki nakładający się tego światła. Super zrobione, naprawdę wow. Ten ogonek. Naprawdę fajna. Kurde, jak to wszystko wyszło fajnie. Ogonek taki, no. Ja bym takie futerko szczerze chciał mieć w Transformers, nie? Ja lubię takie mroczne tematy. Nawet jestem ubrany w takiego pseudo diabełka. Na ten odcinek specjalnie. Więc to było miejsce czwarte. Pasowało. Było narysowane przez użytkownika Anabel. Serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w naszym konkursie. Konkursie i dostajesz tytuł. Tak, a my może już przejdziemy do miejsca. Nagrodę za zaangażowanie i za to, Za że wielkie starania. zajęłaś czwarte miejsce. No, a my w tym czasie Dobra, przejdziemy do przejdźmy dalej. miejsca trzeciego, no. Teraz futerko, Tylko takiego szkieleta. które jest naprawdę epickie, No, że tak to jest powiem, naprawdę bo ten ogień robi swoje. szczegółowy, jest ultra mega. Jak chodzi o ten ogień, to taki efekty mgły, takie cieniowanie, tam bardziej jaśniejszy, tam ciemniejszy, tam jakiś, No, nazwijmy ale to. te zarysy też tych kości, tutaj te cieniowanie, właśnie No, takie od tego światła i tego wszystkiego, te naprawdę kości, bardzo super. staranna robota. Te uszy takie poszarpane, takie wiadomo, podkreślone czy coś, nie wiem. Jaki ten element zawsze Transformice, co Ktoś ma tutaj takie, przyłożył. no takie tutaj szarpnięcie na uchu, tutaj widać totalne, takie fajnie zrobione, naprawdę wow. To robi naprawdę wielkie wrażenie, to futerko, super praca. I to futerko zrobiła osoba pod imieniem Kijasia. Naprawdę dziękujemy za wzięcie udziału i narysowanie takiego pięknego futerka. Jest naprawdę Dziękujemy i niesamowite, naprawdę. za Dobra robota, zaangażowanie i no. za to, że po prostu tak się postarałaś. Niesamowita robota. Bo Zazdroszę naprawdę praca umiejętności jest perfekcyjna. każdego z was, naprawdę. Dobra, no to teraz powoli idziemy do miejsca pierwszego, ponieważ teraz będzie praca na drugim miejscu, czyli już zaraz koło zwycięzcy. I to jest praca osoby anonimowej, bo prosiła, żebym nie podawał niku, no to nie podam. I jest to właśnie oto futerko. Przedstawia ono smoka tsunami. Tsunami. Tak, smoka tsunami, jak to powiedziała osoba, która zrobiła ten rysunek. Rysunek jest naprawdę śliczny. Na dużo szczegółów. Małżowina uszna najbardziej wpada w oczy, takie glony jakby morskie. Ogon Jak taką dla mnie falą ogon jest tsunami. zajebisty, No, takim bo tsunami. Tam takie jeszcze. fale. No, jeszcze ten. Patrz ten easter egg na tym ogonku, nie? Tam taki No, Easter egg. tego statku z eventu. Super soczewka, No. taka. Soczewka mi. Tak mi się kojarzy z taką Jest. jakby perłą, nie? Też tak bardzo się kojarzy. Taka No. tsunami. A w ogóle ten nosek wygląda jak jakiś taki, nie wiem. Taki, no smok, nie? Bo to w końcu smok tsunami. Taki smokowaty właśnie, fajny No. nosek. Samo jaki ten Zajebiście to wygląda, brzuszek, też taki naprawdę. smokowaty. Super. Nie ma skrzydeł, to pewnie jest to smok chiński. Nie znam się na smokach, ale skoro nie ma skrzydeł, to pewnie tak. Nie wiem, naprawdę. Wow. Smok chiński. Naprawdę ładne futerko. Takie futerko ja chcę mieć w grze, nie? Jest niesamowite. No, takie szczegóły na ogonku z takim easter eggiem powinny być. No, super pomysł, naprawdę. To mój dobry patent musi być. Dobra. No to gratulujemy Możemy przejść do. gratulujemy drugiego miejsca. Dziękujemy za wzięcie udziału w naszym konkursie oraz za taką dobrą robotę. No i teraz chyba pierwsze miejsce, nie? Czyli to, na które każdy czekał. No, najwyraźniej. No to pierwsze miejsce otrzymuje. Uwaga, uwaga. Taki oto smok, czyli ktoś, kto to wymyślił, nie napisał, co to dokładnie jest, ale wygląda jak taki smok, taki jakiś śnieżno-diamentowy, nie wiem. Jest cudowny. Wiesz co, ja w tym widzę takiego smoka, który jest takim jakby, nie wiem, kosmiczno takim, no wiadomo, tak widać, że wlata po niebie, jest tak w kosmosie, opatrzy, ma takie tam chmury, taki szczegółowy to jest, że ja się kręcę, naprawdę ktoś się postarał. Patrz na te piórka tam u dołu, jest takie odbicia takiego nieba, tam u góry to delikatnie tak czarniej jakby, nie, to taki kosmos, też takie Takie białe tańcowe odbicia, pióra. no te kwiatki Tutaj przy też woda, ogonie. jakby. Tam u góry właśnie taka woda, jakby, jak to mówisz, żywioł, kurde, i ten, to łóżko jest też takie Na cudowne, brzuchu wow. takie. I te kwiaty tutaj, te No fioletowe. o nich już mówiłem, właśnie. Naprawdę to jest tak dopracowane, I że. ta soczewka, to jest wręcz taki, nazwijmy to Bogiem, nie? To jest futerko przedstawiające Boga, takiego, nie wiem, No. nieba czy coś.
Taki Bóg nieba, czy coś takiego, naprawdę Ale wyobraź niesamowite. sobie, ile ktoś musiał się nastarać, żeby to zrobić, naprawdę. Jezus, takie wrażenie na mnie zrobiły na Paulinie, że nad sobie nie wyobrażacie. To jest, no wow. Od razu oglądamy i nie, to musi być piecze, musi być. No nie, no może nie od razu, bo tam najpierw, wiadomo. Długo myśleliśmy, no z parę godzin na pewno myśleliśmy. Ale to jest No, dobra, zasłużona. dobra, ale mi się od razu podobało No, to, najbardziej. zasłużona nagroda, taki wąs, takiego smoka jeszcze ma tam na policzku widać. Ale super jest. No. Wow, nadal na mnie to robi Dobra dziura, wrażenie. naprawdę. A w ogóle tutaj na pyszczku, jak jest nosek, to wygląda trochę jak taka sarna, tylko że niebieska. Takie, wiesz, te plamki i w ogóle, No nie tak, bo tak wiem. ma sarno, wiem. Fajne. I tym więcej na to patrzę, tym dłużej w Naprawdę sensie, tym przyjęcia. więcej szczegółów widzę. Okej, no to ten rysunek narysował użytkownik Yumi, tak się podpisał Yumi, aczkolwiek ja zapytałem się tej osoby i ma inny nick. Więc żeby nie było, że komuś damy innemu nagrodę, osobie, która nie powinna mieć. No dobra, no i w takim razie może przejdźmy do nagrody, nie? No to nagrodą jest tada, te Tak. dwa pudełka, które widzieliście na miniaturce. I gratulujemy wygranej. Naprawdę kupa dobrej roboty. Naprawdę. No. Prześliczne. Dobra, ja tutaj wpiszę kod, jaki proszę i zaraz się widzimy. Ludzie, macie talent. Macie talent. No i... O, oto ten użytkownik. Pewnie się, że na pewno dobrze napisałem, żeby nie było zaraz... Oj, problemów. Tego to chyba najgorsze. Żeby problemów nie było, nie? Dobra, Ctrl C i to będzie Ctrl V. Dosłownie wyślę to, co jak mi napisała, że ma nick. No, dobra, czyli jest git. No i kartkę napiszemy, nie? No to wysyłamy. No to pierwszy prezent. No i drugi. Musicie pisać pod odcinkami albo na Discordzie, jakie byście chcieli też pomysły na konkursy. Możecie Tak. nam pisać, jakie by wam się też podobały. Dobra, wysyłam. No bo jak zauważyliśmy, że dużo osób z was ma talent z rysowaniem, to wpadliśmy właśnie na pomysł, żeby zrobić taki konkurs. Ale może też macie jakieś inne talenty albo pomysły, które byśmy mogli później wykonać jako konkurs. Tak. Wykorzystać. No, więc my gratulujemy wygranej. Dziękujemy wszystkim uczestnikom. Wszystkim osobom, które rysowały te przepiękne kurcze futerka, naprawdę są niesamowite. Każde to futerko było śliczne. Te osoby, które nie były w top 5, też, bo było więcej tych futerek, też naprawdę są kupa roboty. Każda osoba, która da jakiekolwiek futerko do konkursu, było niesamowite. Ale wiecie, no musieliśmy wybrać 5, to wybraliśmy jakieś 5. No i dziękujemy Wam wszystkim za wzięcie udziału oraz oglądanie tego odcinka. No i myślę, że będziemy z Wami żegnać. A to trzymajcie się. No i widzimy się w następnych odcinkach. Cześć! Dziękujemy. Pa.